O, witam, witam. Pierwsze ujęcia z przeprosinami się ze swoją dawną byłą szafką akwariową, na której miałem 240 litrów kiedyś, z 15 lat temu. Tutaj widać, wzmocnienia dokładałem, tylna ścianka wzmocnienie, znowu boczna. Jeszcze to będzie zdjęte, a na to mam całościowy blacik, też jednolity, który łączy te dwie szafki. To są szafki z segmentu, które przerobiłem sobie na szafkę właśnie akwariową. I po to tak wzmocniona, żeby te 240 litrów wytrzymała. A co tu na tym będzie? No to taka mała niespodzianka. Trzeba się trochę rozwijać. Dobra, starczy tego warsztatu. Muszę to poskręcać do kupy, żeby to znowuż nabrało pierwotnej solidności. To na razie tyle. Pozdrawiam. No to szafka prawie na ukończeniu. Boczki wzmacniające przykręcone dodatkowe. Jeden, drugi boczek. No tu niestety uszczerbiony, bo mi gdzieś tam upadł kiedyś, jak zdemontowałem tą szafkę. Ale na szczęście chociaż tyle, że została. Tutaj tylna ściana jest wzmocniona. O, bo tu była tylko zwykła paździerz. O, tak gdzieś, o tak, taka paździerz zwykła. Na ściankach tylnych tutaj była. No to teraz mamy tu, o, takie wzmocnienie porządne. Także tylna ściana solidna. No i zamiast tych dwóch przyjdzie jednolita cała, która będzie tu położona na całości. Zaraz to zrobimy i będzie prawie gotowe, tylko trzeba będzie ośrubować jeszcze, ale tyle śrub nie mogę znaleźć, gdzieś pogubiłem, będę musiał dokupić, bo tutaj trochę tych śrub jest. Tutaj trzy, tutaj dwie, tutaj cztery i tu znowu trzy. I to wszystko jak do kupy się skręci, to tutaj pół tony wytrzyma to. Będzie różnica. No, tu już ciemno się robi, późna godzina. 21:30. No dobra, kręcimy blacik. Idziemy spać. No, blaty zdjęte. Trochę szpargału widać, no ale trudno. To teraz założymy ten blacik. No okej, blat o dziwo wszedł idealnie na kołeczki. Myślałem, że będą problemy, że to po latach jakoś tam się nie da tak tego skręcić z powrotem, tak jak było oryginalnie, kiedy tutaj stało 240 litrów. Ale wszystko ładnie, blacik wszedł i teraz zostały tylko te śruby do dokręcenia i szafka będzie gotowa. Kręcimy w takim razie, kręcimy. No i śruby powkręcane. Ostatnie dwie już zrobimy publicznie. O, tutaj teraz to słonia na tym postawił. I szafeczka gotowa. Można stawiać tony wody. No i szafeczka chyba już w docelowym praktycznie miejscu stoi.
Teraz czas na szkło. Trzeba jakieś poszukać, wykombinować, bo już szukałem, ale ciężko. Na zamówienie też ciężko, bo terminy długie. No ale coś chyba wymyślimy, zobaczymy. Coś się może znajdzie. A na czym lampy wisieć też mają. Można zawsze na tym podwiesić. Także powinno być ok. Nie trzeba będzie w ścianie robić dziur. No dobra. To wstępnej części chyba wystarczy. Będzie szkło, będą części następne. Dobra. No to szafa.